No nie wierzę, że znowu się zgubiłem w tej jaskini. Ty kurna, szukam 3 godziny wyjścia. Może w tą stronę? Nie, nie w tą. Kurna, ciemno tu rozjaśnijmy trochę. W tą stronę? Może tutaj prosto? Nie tutaj. Kurna, gdzie to było? Ja pierdzielę. O kurde, coś słyszę. Nie, to idzie za mną. O nie. Głupie jaskinie, ciągle się w nich gubię. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, mówi do was JB Dark. Witam was w 4. odcinku z serii Minesurf, czyli serii z pasją, tym razem jednak z pasją ten odcinek nie będzie, ponieważ będziemy kroczyć po jaskiniach. Tak, dokładnie. Będzie trochę mroku, będzie troszeczkę odkrywania nowych surowców. I tutaj od razu wam się muszę pochwalić, ponieważ w tej jaskini już jestem dobre 10 minut. I znalazłem naprawdę bardzo fajny cave. O, tutaj lawa nawet jest. I tak, znalazłem jeden diament. Jako żeby nie być gołosłownym, że go sobie szczytowałem, tutaj znajdziecie teraz właśnie materiał, jak go znalazłem. No, tak więc mniej więcej właśnie to tak się prezentuje i ty dzisiaj po prostu będzie odcinek taki troszeczkę cave'owy, już od razu na start mamy żelazo. Jakby co, czekajcie, co jeszcze zdobyłem? Zdobyłem, wow, już ponad stack żelaza mam, po prawie 300, prawie, no 3 staki węgla jeszcze tutaj mamy, tak więc jest naprawdę fajnie. Wziąłem sobie jakby co deski, żeby jakbyśmy tutaj dłużej zawitali, żebyśmy mogli odkryć nieco więcej niż tylko kilka złóż żelaza, kilka staków węgla i złota i lapis lazuli. Lapis lazuli również mam, znalazłem, oraz kilka złota, nie jest tego dużo. No jednak na... jak na razie tyle starczy. No i troszeczkę torów sobie zabrałem, w sumie niepotrzebnie, ponieważ wystarczy odrobina żelaza i patyków i mamy mnóstwo mnóstwo torów do kolejki naszej, które będziemy mogli budować. Tylko czekajcie, czy mamy dostatecznie dużo. Oj, mało mamy tego, mamy mało patyków. Tak, to jest bardzo zła wiadomość. No ale dobra, coś tam spróbujemy wykombinować. Spróbujmy sobie coś stworzyć. Raz, dwa. No coś koło 10 może. Dosyć dużo z tego będzie pochodni. No, 43 spokojnie starczy. Zrobiłem sobie również cały żelazny set. No i zaczynamy naszą przygodę w jaskini. Zobaczymy, co tutaj odkryjemy. Jak na razie tylko węgiel. Węgla w sumie, wiecie co, mogę nie zbierać. Jednak, no, nie chce mi się później wracać, jakbym na przykład miał jakiś... nie wiem, niedostatki węgla w organizmie, to jednak właśnie przyda się ten węgiel, więc warto troszeczkę poświęcić czasu, aby później mieć spokój. Tutaj kolejny. Oj, przed chwilą gram na Peaceful, ponieważ musiałem tą scenkę na początku jakoś fajną wymyśleć. Taką akurat miałam pasję, mam nadzieję, że wam się spodobała. I powoli, nie, mam nadzieję, nie zwracajcie na to uwagi, że seria może wkraczać nieco w jakieś historyjki albo coś takiego. Czasami fabuła może się znaleźć tutaj, taka dosyć ciekawa. No jednak to był po prostu taki filmik, mam, nie wiem, zobaczymy jaka będzie wasza reakcja na taki filmik początkowy. Dobra, torów już raczej nie będę zbierał, ponieważ nie ma to najmniejszego sensu. Wągielek. I jakby co, fosforki już się mogą spawnować, tak więc trzeba być ostrożnym, Boże. Co ja dzisiaj mam z wadą wymowy? Dużo węgla, bardzo dużo węgla. Naprawdę bardzo fajna skinia, naprawdę bardzo rozległa. I powiem wam, że pierwszy raz widzę na moim świecie tak rozległą jaskinię. Szukałem mnóstwo jaskiń, nie znalazłem żadnej. Ja tu okazało się, że jest tuż pod moim domem ta jaskinia. Tak, dokładnie, bo znajduje się ona na kordach... No nie, no może nie dokładnie pod moim domem, ale szczerze mówiąc nie wiem później, nie wiem tak naprawdę jak stąd wyjść, ponieważ już daleko zaszedłem. Co tutaj jest? No tutaj kolejne przejście. Dobra. Strasznie, to właśnie jak widzicie tego dużo jest. I naszym dzisiaj celem jest zdobycie co najmniej 2 diamentów, żeby zdobyć kilof diamentowy. Tak, ponieważ chciałbym zrobić sobie obsydianarkę.
Znaczy obsydian, ogólnie zdobyć obsydian, później zrobić z tego obsydianarkę. Jak będę miał dostatecznie dużo redstone'a, tak więc w sumie nie będzie mi aż tak bardzo potrzebny. Chciałbym się również wybrać do Netheru, ponieważ tam czeka na mnie jeszcze więcej niespodzianek i wrażeń, z czego jestem naprawdę bardzo zadowolony i mam nadzieję, że znajdę dzisiaj jeszcze jakiś diament oprócz tego jednego. Tak więc trzymajcie kciuki, żeby, pewnie wy już wiecie, możecie sobie naprzewinąć, ponieważ na końcu i tak powiem wam, czy znalazłem, czy nie, bo większość tak naprawdę nie ogląda odcinków do końca. Jeżeli ktoś ogląda, możecie w sumie napisać komentarz, czy ktoś dotrwał do tego momentu. Nagrywam już 5 minut, więc w sumie to już jest taki charakterystyczny punkt, gdzie ludzie już wyłączają film. Wyłączają? Tak, wyłączają, dobrze mówię. Tak więc możecie w sumie napisać komentarz, czy dotrwaliście do tego momentu. Jestem naprawdę bardzo ciekaw, kto jest tak naprawdę ogląda mój film. Jestem bardzo ciekaw tego. Wow. Oj, dużo tego. Oj. Skąd? Jeźdź z dołu. Tam jest pajączek. Pajączek, co nie ma nóżek ani rączek. Węgiel. To podstawa wychowania. Pozdro dla gumaty, jak to Rojo mówi. Zombie. Właśnie po jaskiniach bardzo lubię chodzić na Peaceful, ponieważ moim zadaniem jest tak praktycznie wydobywanie wszystkiego, co jest warte wydobycia. A takie zabijanie i narażanie się na śmierć z powodu zombie albo creeperów, siemano. Nie wybuchaj. No, w sumie możesz wybuchnąć. Wali mnie to! Gdzieś tu jest zombie. O, cześć. Monster Hunter. Dlaczego ja dopiero teraz achievement dostaję? Już wcześniej zabiłem dosyć dużo potworów. O, creeper. Nie, wybuchaj. Z przesady. Ale gunpowder mi daj. Dobra, i lecimy dalej. I szczerze mówiąc, ja mogę w sumie porozmawiać na ten temat, ponieważ jest to bardzo naprawdę ciekawy temat. Jak zaczynałem grać w Minecrafta, no, przypuśćmy wersja beta 1.5, znaczy może nie zaczynałem wtedy, zaczynałem od bety 1.3 spacja, czy tam podłoga, jak ktoś to mówi, 0.1. To była wersja, od której zacząłem grać w Minecrafta i tak naprawdę oryginalną wersję zakupiłem dopiero w wersji Minecrafta 1.5 bodajże, tak? I jestem już w takim w miarę doświadczonym graczem, jeżeli chodzi o Minecrafta. Nie, pochodnia. Tak więc w sumie może troszeczkę się poudzielać na ten temat, bo bardzo ciekawi mnie temat jeden odnośnie strachu w Minecrafcie, tak. Pewnie niewielu wielu z was miało coś takiego, że grając w Minecrafta, na przykład gdy widzieliście jakiegoś postwora lub zombie lub szkieleta, panikowaliście, że myszka wam w ogóle chodziła, nie mogliście tego, że zawsze baliście się, że nagle coś wam wyskoczy. Nie wiem, czy mieliście coś takiego. Ja osobiście coś takiego miałem i szczerze mówiąc, złoto. I szczerze mówiąc, było to najbardziej moim uciążliwym momentem gry. Chodzenie do jaskini na jakimkolwiek poziomie, czyli easy, normal albo hard. Jakby co, gramy na normal, tak? Na normal, dobra. I to będzie naszym zadaniem. Oj, trzymajmy się tego. I tak. Czekajcie, zejdziemy sobie na dół. Chodź, pajączek, co nie ma nóżek ani rączek. Oj, to za chwilę mnie do lawy wepchniesz, stary. Dobra, który to jest poziom? To jest 11 poziom, tutaj już powinny być diamenty. Jak na razie nie widzę, widzę tylko... Niestety widzę tylko złoto. Zrobimy sobie ścieżkę do złota, żeby coś mnie z tyłu nie zgwałciło nagle. I powracając do tematu, to naprawdę moim właśnie najbardziej uciążliwym momentem to było schodzenie do jaskini, kiedy to bałem się, że coś nagle wyskoczy na mnie z tyłu i mnie zgwałci, taki jak na przykład ten creeper. Widzicie, teraz już nawet się go nie boję, szczerze mówiąc, który prawie mnie zepchnął do lawy, troszeczkę
ciśnienie mi podrosło, ale to tylko tyle. Teraz, szczerze mówiąc, to wyrobiłem sobie, że tak powiem, troszeczkę grę w Minecrafta i już, że tak powiem, takich momentów się nie obawiam. Znaczy, to nie jest taki strach, wiecie, o co mi chodzi, że o Jezu, taki jak z horrora na przykład, albo że po prostu, że boję się, że stracę, że zginę i stracę wszystko, co zrobiłem do tej pory. To było naprawdę dla mnie największym problemem. O, woda. Przecież zakopałem, dobra, nieważne. Oj, oj, oj. Nie! Uff, udało się. Ostatnim momentem. Możecie w sumie napisać, jakie były dla was najciekawsze momenty w Minecrafcie. Na przykład, nie wiem, jakieś sytuacje, albo cokolwiek tego rodzaju. Bo jestem naprawdę ciekaw waszych historii. No, można w sumie to tak nazwać historii. Lawa, lawa. I jestem naprawdę bardzo ciekaw tego. Tak więc... Wow, ile złota! Kurczę, ale naszym celem jest dzisiaj, są diamenty dzisiaj, tak więc ze złota tak się nie cieszymy za bardzo. Chociaż w sumie mogę zrobić sobie z nich koks i... Boże, nie gram na hardkorze, oh my god. O Jezu. No tak, zapomniałem. Przyzwyczajenia z hardkora, tworzenie koks jabłek, żeby z graczami innymi się nawalać. Właśnie jestem ciekaw teraz, jak oni wprowadzą te konie w Minecrafcie 1.6. do właśnie takiego serwera jak Hardcore, ponieważ no nie wiem, czy na koniu jest aż tak fajnie się bić i czy to jest naprawdę tak bardzo opłacalne. No, można by powiedzieć, że koń jest o wiele szybszy, jednak wygodniej jest walczyć na piechotę, tak mi się przynajmniej wydaje, bo... O, to jakieś bajorko. Wow, wow, Jezu, jakiś zląkłem. My God, ale schiza. I szczerze mówiąc, jestem naprawdę bardzo ciekaw, jak to wszystko się potoczy. Dużo graczy doświadczonych z serwera Hardcore wypowiedziało się już na ten temat i powiedziało, że to będzie po prostu tylko jedną wielką kulą u nogi, tak naprawdę, ponieważ nie będzie to ani opłacalne, ani wygodne, ani nic nie pomagało, tylko nawet pogarszało sytuację. Tak więc moim zdaniem również to nie będzie zbyt fajne, jeżeli chodzi o walki. Jednak jeżeli chodzi o sam wygląd i poruszanie się tym koniem, to jak najbardziej wam powiem, że jestem nawet za tym, żeby te konie zostały wprowadzone, jednak no właśnie nie przydadzą się one na serwery, gdzie jest PvP, albo coś te właśnie takie tego typu mapy, gdzie się po prostu gracze mierzą w jakiejś tam arenie. I no po prostu tak jest moje zdanie, nie wiem, jakie jest wasze zdanie, tu za ścianą jest coś. No, dokładnie. Cześć! Kurczę, szukam... Dawno nie widziałem takiego normalnego spawnera, szczerze mówiąc. Szczerze wam powiem! Teraz to się zląkłem, jak mnie zatrzysz. Kurna mać. Teraz to miałem stracha i to cholernego. To się nazywa kuźwa emocje. I... Znaczy, to ja skończyłem. Naprawdę, stracha teraz miałem niezłego. Nagle zombie mnie zaczął gwałcić od tyłu. No, na przykład tak jak teraz. To teraz to mam przynajmniej włączone dźwięki. I coś słyszę. A nie, tak jak wcześniej, że ledwo tego creeper był słyszalny, bo praktycznie jak spadał, to nie otrzymywał żadnych obrażeń, po prostu spadał i nic nie było więcej słychać, a teraz jak spadnie, to takie tss jest. Naprawdę bardzo fajne. Ale teraz na przykład jakbym zaszedł od tyłu, to bym się szczerze mówiąc nie spodziewał i pewnie bym, no może nie zginął, ponieważ gram na normalu, jeszcze mam zbroję żelazną, ale na pewno by coś tam mi zrobił, na pewno stracha pewnego mi narobił, tak więc jest, jest pozytywnie. Oj, ile to węgla, to jakieś chyba dwa złoża połączone. I tak, nagrywam jakby co ten odcinek od razu po tym, jak wrzuciłem Minesurf odcinek trzeci, ponieważ no po tym odcinku zacząłem, podczas wrzucenia tego odcinka trzeciego, czyli bodajże dzień przed, jak wrzuciłem go na YouTube'a, poszedłem do cave'a tak na chwilę, żeby po prostu zdobyć jakiekolwiek diamenty, no i okazało się, że ten cave jest cholernie ogromny, tak jak właśnie widzicie. I postanowiłem, że nagram po prostu z niego odcinek. Kilku osobom może się to nie spodobać, że było tak łoże po cave'ach. Jednak tradycja musi być. Czyli po prostu chodzenie po jaskiniach. Zawsze zdarzało się, że w źródłach lawych są diamenty. O, tu jeszcze redstone. Redstone mi się bardzo przyda. No i kurczę, ten obsydian też mi się przyda.
Wiecie, czego żałuję? Czego mi brakuje tak naprawdę w Minecrafcie? Nieskończonego źródła lawy. To by się, kuźwa, naprawdę przydało i to mocno. Może tutaj będzie coś? Nothing interesting. Redstone. Redstone się przyda i to bardzo. Do różnych mechanizmów oraz innych tego typu rzeczy. Ile już mamy? Dużo. 14 minut. Boże, dopiero 14 minut nagrywam ten odcinek. Chciałbym go zrobić takiego 35-minutowego, troszeczkę dłuższego niż pozostałe. Tak więc zobaczymy, jak to mi wyjdzie. Umówiłem się z Marciomem na kolejny odcinek single bloka, jednak nie za bardzo mi się chce, tak szczerze mówiąc. Wróciłem ze szkoły. Dopiero niedługo mamy tak jakby troszeczkę dłuższy tego weekend, ponieważ jak wiecie, po prostu jest majówka, a później mamy poniedziałek do szkoły, wtorek, środa, czwartek nie idziemy do szkoły, ponieważ maturzyści piszą matury i przez te dni mam po prostu wolne. Świetnie. A tu już byłem. I będzie naprawdę bardzo dużo wolnego czasu, jednak ten wolny czas postaram się przeznaczyć jak najbardziej na naukę, bo no to ostatnie tygodnie, tak więc trzeba będzie się troszeczkę postarać. Dobra, węgielek jest. Okej, dobra, teraz tam idziemy. Hej przygodo, ruszam w świat. Pararara. Nie, tutaj nic nie ma. Diamenty, gdzie jesteście? Szukam was od dłuższego czasu. Złoto, dlaczego ja je przegapiłem? Czy aż taki durny jestem? Dobra, złoto, złotko. Cześć, złotko. Okej. I lecimy dalej. Zobaczymy, gdzie jeszcze nie odwiedziłem. Szczerze mówiąc, wolałbym schodzić bardziej w dół niż w górę. Ale to już szczegół. Czasami droga prowadząca w dół prowadzi później. Czasami droga odwrotnie. Czasami droga prowadząca w górę później prowadzi w dół. Do skarbu. Tak. Cytaty Jeep Darka. Szczerze mówiąc, to ja już za chwilę tego węgla będę wywalał, tak naprawdę. Dawno nie wrzucałem jakiejś muzyczki na przykład z Minecrafta. Dawno jej nie słyszałem. Cholera, będę musiał sobie włączyć. Któregoś dnia. Na przykład jak będę łaził sobie po jeszcze innych cave'ach, to włączę sobie muzyczkę z Minecrafta i sobie zacznę wspominać piękne początki Minecrafta, kiedy to jeszcze beta 1.3 była w moich rękach. Dobra, idź już, pal. Nawet w tej lawie, już mam ci dosyć. O, złoto, złotko. Tak. Jeszcze troszeczkę. Okej. Chodź do babci. No dobra, już ten węgiel wykopię. Ale tak mi się naprawdę go nie chce wydobywać. Wolałbym ten węgiel zostawić, jednak to marnotrawstwo to jest węgla, tak naprawdę. Okej. Kolejny węgiel już. Nie, jestem strasznie upierdliwy, jeżeli chodzi o tego typu sprawy. Naprawdę. Wolę mieć coś w zapasie, niż później płakać. Że miałem okazję, a nie wydobyłem. Już powoli braknie mi miejsca niedługo. Dobra, to idziemy przez korytarz na kolejnego systemu cave'a, w którym możliwe, że znajdziemy już. Właśnie, tutaj znalazłem tego diamenta. To w pierwszym filmie. Tak, dokładnie. Oj. Cześć. Co nie strzela? Już się bałem, że nie strzela. Łoj, kolejny. Łoj, mięso. Jo, tam jest kanion. Holy shit, serio? Czekajcie, może tutaj będzie diament? Diament, uhu. Jakby teraz mnie zaszedł szkielet, to bym zginął na bank. Ale dobra, lecimy na górę. Zobaczymy, co tam jest w tym kanionie. Zombie.
Wykorzystuję teraz taktykę pewnego użytkownika o nazwie Minecraft Polska, który... Fuck. Wow, jakiegoś buga miał ten zombie. Skurzone. A nie, dobra, nie mam miejsca. Czekajcie, coś wywalę, bo niepotrzebny, szczerze mówiąc. Na przykład nie jest mi potrzebna kość, nie jest mi potrzebne to. Gunpowder też w sumie teraz na razie nie jest mi potrzebny. Patyki zostawię, grzyby w sumie też, gravel w sumie też. Cześć. Zwiększyli, jak zauważycie, szybkostrzelność szkieletów. Tutaj są dwa kaniony. Wow. Coś epickiego. Wow. O nie, to nie są dwa kaniony, kurczę. A mi się tak wydawało. Oj, skończyły mi się patyki, znaczy pochodnie. Okej, 8. I kolejne 32. Okej, żelazo, gdzieś tu widziałem żelazo, albo złoto coś widziałem. Dobra, wykopię ten węgiel. I więcej, tym lepiej, bo naprawdę, później, jeżeli chodzi na przykład o jakieś budowle, to będę naprawdę potrzebował tego węgla. Węgla. O jest. Gdzie? Gdzieś tam? Tutaj. Okej. Kurczę, diamenciki. Jakie tęsknię za nimi. Dobra, już zwalę na to. O, creeper. A tak się łatwo nabrać nie dam. Kiedyś pamiętam, creepery mają troszeczkę większy zasięg, jeżeli chodzi o wybuchy. Bo mogę nawet zabić z odległości 5 kratek na trybie hard. To akurat pamiętam. To było naprawdę coś groźnego. Ajajajajaj. Wiecie co? Właśnie ja tak tęsknię za... Pamiętam, kiedyś tyle diamentów było w cave'ach. Teraz naprawdę, jak zejdziecie do cave'a, jest tyle z żelaza, tyle węgla, zero diamentów, no. Nie wiem, od czego to zależy, szczerze mówiąc. Jednak naprawdę bardzo tęsknię za diamentami. Później najwyżej będę musiał po prostu tworzyć... tak jakby takie po prostu podłużne korytarze. Gdzie? Tak, te zombie naprawdę są tak słabe. Te creepery to też takie z nienacka naskakują. Tak troszeczkę nie na miejscu, tam jest pająk. Ojej. Pff. Kamikadze. No nie. Ała. Zabij ich. Pięknie. Jeszcze kuźwa ten. Jaki Matrix! To było coś ładnego. Exp. I tu jest w ogóle w jednym wielkim kanionie jestem, tak naprawdę. Który to poziom? 21, a diamenty znajdują się poniżej 12. Tak więc nie za bardzo to wygląda, ale dobra, lecimy. Na przykład tutaj. Żelazo. Nie pogardzę. Kurczę, tak brakuje mi diamentów, naprawdę. Chciałbym dziś w tym odcinku znaleźć te diamenty, naprawdę. Bo bardzo naprawdę brakuje mi tego, że... Tak mało diamentów na hardkorze, tyle diamentów, 3 staki praktycznie miałem, bo się kopało 2-3 godziny, a teraz 2-3 godziny kopania w cave'ach i 0 diamentów praktycznie. Jeżeli już je trafi, to naprawdę jakimś wielkim cudem. Dobra, połazimy jeszcze gdzieś, bo ja tam do kanionu, szczerze mówiąc, nie chcę wchodzić, bo zazwyczaj kaniony nie są, kurna mać. Co za natręty. Jezu, ja się tych namnożyło. Teraz jak nagle włączyłem tego. Teraz włączyłem nagle normala i... I nagle się namnożyło ich. Nie wiadomo ilu. Redstone. Ale nie ma nic innego ciekawego. No dobra, ten redstone to już mogę w sumie wykopać. Kop mój redstone na kilofie, kochany. Przynajmniej to będziemy mieli. Okej. Redstone'em też nie pogardzę.
to jest sprawa podstawowa. Kurczę, już brakuje mi tematu, szczerze mówiąc, naprawdę, bo jakbym znalazł jakieś... Naprawdę, teraz te potwory są tak mało dyskretne, naprawdę, słychać wszędzie. Może to przez te nowe system cave'y. Tam coś jest. Nie to. Lapis. Kości zostały już wyrzucone. Dobra, i tak mnie zabijecie. Dobra, wszystko. Trzeba się jak najbardziej pozbywać tych szkieletów, bo one zostały im zwiększone szybkostrzelność po prostu. I teraz jest naprawdę coraz ciężej. Zombie gdzieś szwenda. Ale chyba uciekłem mu z pola rażenia. No kurczę. Nic niestety nie ma. Okej. Jak walka z potworami też jest, szczerze mówiąc, mało. Ojojoj, jaki słodki! O Jezu! Jaki słodki! A to on ma enchantowane tego. Myślałem, że to jest różowy. O kurczę, to mam zaskoczenie. Ale tutaj zombie. Gdzieś słyszę jeszcze szkieleta. Tutaj chyba gdzieś łazi. Jezus Maria! My God! Oni są... Cześć. No nie, patrz mi tego. Dobra, trzeba będzie zrobić. Tam widzę skrzynkę. Nie wiem jakim cudem, szczerze mówiąc, ale widzę. Aj. Tam pójdziemy, od razu wam mówię. Tylko trzeba zrobić szybko ten mieczek. Żelazo. I wyrzućmy sobie grawę. Również to sobie wyrzućmy. O, dobra. I lecimy na górę. Jeszcze weźmy sobie jakiś podkład. Nie muzyczny. Cześć. Wy jesteście słabe, Boże. Cześć. Oh my God. Okej, dobra. Mamy tutaj co ciekawego. Mamy tutaj złoto, którego nie możemy wziąć. Redstone, węgiel. Złoto w sumie też tak bardzo nie potrzebuję, bo jedyne, czego będzie mi przydatne, to Powerade Rail. O, kurczę. Cześć. O, enchantowany łuk. A, nie wypadł, cholera. A przydał mi się na przykład jakiś łuk Power 1. Nienawidzę właśnie takich zakrętów, ponieważ nie wiadomo, czy za nim kryje się jakiś creeper albo coś z tych rzeczy. No, czy zatkam? Obstawiamy, ludzi obstawiamy, czy zatkam? Zatkałem. Bugi oczywiście z oświetleniem. Okej. Niec. Tam na górze coś jest. Mam nadzieję, że znajdę jakiś spawner fajny. Dobra, węgiel. Znaczy żelazo, Boże. Co ja gadam? Okej. Czy coś jeszcze znajdziemy, bo szczerze mówiąc to już
Jest spawner, jest spawner. I to zombie! LOL! Pierwszy raz widzę normalny spawner jakikolwiek. Naprawdę. Znaczy może nie pierwszy raz, ale... Ale kurczę... Silk Touch! Czy wy to widzicie? Tu jest Silk Touch. Thorns 1, dobra, już nieważne. Ale Silk Touch, ludzie, czekajcie, ja sobie zapiszę te kordy ogólnie. Bo jest to naprawdę, czekajcie, zapiszemy sobie. Ale teraz robaru narobiłem. Baza, kopalnia oraz spawner zombie. I to są kordy X3 na Z minus 375. No, można w sumie jeszcze zapisać Y 25. Dosyć nisko wam powiem, dobra. Mam jakby co zapisany ten spawner. Teraz nie będę tego brał, ponieważ no jak wracamy, to nie ma po co nie ma sensu szczerze mówiąc brać. Ale jestem naprawdę mile zaskoczony, że udało mi się znaleźć spawner normalny, nie skiniowych tych, tylko że udało mi się ogólnie znaleźć spawner. A co, nie oznaczałem go dostatecznie dobrze? Nie, dobra, to niech mi bije jak na razie. Okej. Okay. Kasa mi leci. Kasa z YouTube'a. Dobra, nie oznaczałem go dostatecznie dużo chyba, tak? Czy... Dobra. Nie będzie. Lecimy dalej. Szczególnie interesuje mnie, szczerze mówiąc, Mossy Stone. Mossy Stone oczywiście, jak wiecie... O, tam kolejna? Kolejna skrzynka. O, melony bierzemy, melony, zamiast dyrta. Zamiast dyrta bierzemy melony. No i to, co możemy jeszcze zapełnić. Oj. Kończy się miejsce na dysku, czy co? To jest akurat niemożliwe w moim przypadku. Dobra. Czy coś tu jeszcze ciekawego znajdziemy? Może diamenty? Kurde, efficiency. I pumpkiny, ale pumpkin... No w sumie możemy wziąć. Tylko zamiast na przykład tego i żelaza. Jak mamy tyle żelaza, to... Okej. Dobra, teraz szukamy już tylko... Już tylko diamentów. Najwyżej trudno się mówi, to pochodzę jeszcze troszeczkę po jaskiniach. Pozbieram to, co jest tutaj potrzebne. Zrobimy sobie wszystko. I to w sumie można wywalić. 8 i tak. Nie pomyślałem oczywiście, ale dobra, nieważne. Nie mam już więcej patyków. Kurde, dwa patyki. Kolejna skrzynka. Ta-da-da-da-da-da! Jest, kurna panowie, proszę bardzo. Dwa diamenty, mogę sobie robić diamentowy kill off. Tak więc to jest szczęśliwa skrzyneczka. Robimy sobie screenshota na naszą miniaturę. Czekajcie, jakoś tak? Czy może... Nie no, bliżej troszeczkę. O, coś takiego. Diamenty. Okej. Tak więc, cel odcinka jest osiągnięty. Mogę już spać spokojnie, robić sobie diamentowy kilo, wydobywać obsydian. Jestem naprawdę cholernie zadowolony. Teraz jedyne, co mi zostaje, to stąd wyjść. Tak więc, jestem naprawdę... A nie, jeszcze w sumie mogę pochodzić, ponieważ drewno mamy tutaj. Bardzo fajna naprawdę opcja. Ale wiecie co, nie pochodzę sobie teraz, ponieważ mam ochotę sobie już wyjść, wreszcie odetchnąć świeżym powietrzem. Tak więc ja wam dziękuję bardzo za obejrzenie materiału, mam nadzieję, że wam się spodobał. I cóż, czekajcie, życzę wszystkiego dobrego, do zobaczenia, do usłyszenia. Na razie, siemanko, cześć.